Akcja Zielone Kąty w gminie Kąty Wrocławskie rozpoczęła się w 2021 roku. Od tego czasu systematycznie sadzone są kolejne drzewa. W tym roku w ramach trzeciej edycji udało się posadzić kolejne 100 dzięki zaangażowaniu mieszkańców i partnerów biznesowych. Zwłaszcza w takich miejscach bardzo mocno rozwijających się, które się zabudowują, urbanizują coraz bardziej, ta zieleń jest niezbędna, jest potrzebna, jest bardzo mocno pożądana i chcemy jako gmina również w tym kierunku pójść, zbudować tę świadomość ekologiczną, posadzić trochę drzew, zapewnić trochę zieleni, zwłaszcza, tak jak powiedziałem, w tych miejscach, gdzie tej zieleni brakuje i będzie jej brakowało. Chcemy przeciwdziałać tym procesom, które niestety powodują to tak zwane betonowanie. Akcja ma z jednej strony integrować mieszkańców i podnosić ich świadomość ekologiczną, bo to oni angażują się w sadzenie nowych drzew, a z drugiej buduje lokalną społeczność, dlatego że w akcję angażują się przedstawiciele biznesu zlokalizowanego na terenie wokół gminy. Przykładem są Nestle Purina i Port Lotniczy Wrocław. Jako Nestle Purina jesteśmy głównym sponsorem odbywającego się wydarzenia. Nasza fabryka i my jako zespół stale dbamy o to, aby być odpowiedzialnym partnerem lokalnej społeczności. Nasze działania mają dla nas pierwszorzędne znaczenie, ponieważ to nie tylko być i produkować. Jesteśmy też odpowiedzialnym partnerem biznesowym, jak również integralną częścią lokalnej społeczności, co znaczy, że bierzemy odpowiedzialność za wspólny rozwój. Port Lotniczy, jak zwykle w takich inicjatywach, czyli na przykład w sadzenie drzew, wspieramy takie inicjatywy, a w związku z tym, że za pani plecami jest płot naszego lotniska, więc przyjechaliśmy po sąsiedzku pomóc w sadzeniu drzew. To jest bardzo ważna inicjatywa dla nas. Każde drzewo dorosłe dostarcza około 140 kg tlenu w ciągu roku i tyle samo, z około 140 kg tlenu potrzebne jest do życia jednego człowieka. Także jedno drzewo to życie jednego człowieka. Tam, gdzie ludzie, tam również jest i biznes i bardzo dobrze. Natomiast my chcemy jak najbardziej wykorzystać ten biznes również dla celów ekologicznych, w celu sadzenia drzew. Wiele firm, które na terenie gminy Kąty Wrocławskie zlokalizowały swoją działalność, również w swoim modelu biznesowym mają wpisane tego typu akcje i chcemy również taką symbiozę tutaj budować z tymi firmami. Podczas kolejnej edycji akcji Zielone Kąty drzewa sadzono m.in. w Sadkowie i w Smolcu. To są miejsca, które bardzo mocno się zabudowują w ostatnich latach i będą się jeszcze zabudowywały. Stąd też w tych miejscach tak bardzo brakuje tej zieleni i chcemy, aby ta zieleń rosła wraz z zabudową, która tutaj powstaje. Echo 24, Oliwia Stasiak.